Dzień dobry, dziś drugie spotkanie z cyklu wirtualnych spotkań z ekspertem SSW. Temat optymalizacja podatkowa. Prowadzący webinarium będzie pan Andrzej Radwan-Wiński, opiekun kierunku studiów podyplomowych w Sopockiej Szkole Wyższej Prawo i Postępowania Podatkowe. Doradca podatkowy, prawnik. Panie Andrzeju, oddaję panu głos. Dzień dobry państwu. Mam nadzieję, że dobrze mnie słychać i widać. Dzisiaj opowiemy sobie trochę o tym, co jest zawsze tematem modnym. Optymalizacja podatkowa. Jak to robić, żeby zarobić, ale nie zapłacić podatku? Od razu mówię, dzisiejsze spotkanie i to, co przedstawię, ma wyłącznie charakter edukacyjny i akademicki. Proszę tego nie traktować jako instrukcji obsługi niepłacenia podatków. Także, jak to w amerykańskich filmach, proszę nie robić tego w domu. Pozwolę sobie teraz udostępnić ekran z prezentacją. Tak naprawdę optymalizacja podatkowa jest trochę szerokim pojęciem i nie do końca precyzyjnie oddaje, czym właściwie jest. Lepiej jest spojrzeć na to, jak traktuje to język angielski. Tam mamy dwie postawy. Tax avoidance i tax evasion. I z jednej strony tax avoidance mówi nam o stosowaniu perfekcyjnie legalnych, zgodnym z prawem środków i konstrukcji, aby zmniejszyć nasze obciążenia podatkowe, podczas gdy tax evasion jest to uchylanie się od należnych zobowiązań podatkowych, najczęściej z wykorzystaniem oszukańczych metod, nieskładania deklaracji, ukrywania dochodów, a ten ma już to charakter przestępczy. Oczywiście cała kolorystyka optymalizacji podatkowej polega na tym, że często trudno jest powiedzieć, gdzie zaciera się granica pomiędzy tym legalnym unikaniem opodatkowania, a tym uchylaniem się od naszego opodatkowania. Tak naprawdę możemy wskazać, że albo ja działam w sposób zupełnie niemotywowany celami podatkowymi, mam wyraźne uzasadnienie gospodarcze dla mojego postępowania i ono jest bez wpływu na moje zobowiązania podatkowe. Mogę też powiedzieć, że moje postępowanie, owszem, wpływa w pewien sposób na obniżenie wysokości mojego podatku, natomiast jest to pewien bonus, który niejako jest przy okazji realizowania zamierzonej przeze mnie operacji. Kolejnym krokiem jest już wykorzystywanie konstrukcji prawa i pewnych luk, które zostały w nim pozostawione w toku procesu legislacyjnego, aby przede wszystkim skupić się na obniżeniu zobowiązań podatkowych. I to postępowanie niekoniecznie już musi mieć za główny cel przesłanki gospodarcze, ekonomiczne, albo może już nie mieć wcale takich przesłanek. I ostatni krok to już absolutnie brak jakichkolwiek celów ekonomicznych, gospodarczych, stosowanie oszukańczych metod, aby uniknąć opodatkowania. Dzisiaj skupimy się na tych metodach w ramach międzynarodowej optymalizacji podatkowej i praktycznego wykorzystania rajów podatkowych przy planowaniu podatkowym i obniżaniu podatków, czasem nawet do zera. Nie będziemy mówić o tak prostych metodach jak ulga badawczo-rozwojowa czy Intellectual Property Box, która teraz daje stawkę 5% na przykład dla programistów, bo to są dość jasne i proste przykłady. Każdy to zna, każdy, kto czyta przepis, może się z tym zapoznać. Natomiast dzisiaj opowiemy sobie, jak to jest wykonywane przez tak zwany big business i w jaki sposób można na przykład zostać właścicielem spółki na Seszelach albo w Libanie. Oczywiście nie jest to wynalazek kilku ostatnich lat, ale optymalizacja podatkowa z wykorzystaniem spółek zagranicznych ma swoją długą historię. Przejdźmy do konkretów. Posłużę się tutaj pewnym klasycznym przykładem z lat 30. stosowanym w USA. Mamy tutaj klasyczny przypadek. Mamy podatnika A, który posiada 100 tysięcy akcji spółki X. Kupił je za 1 000 000, obecnie warte są 10 milionów. Nasz podatnik postanowił, że sprzeda te akcje. Natomiast jeżeli sprzedałby je bezpośrednio, tak jak są teraz, musiałby wykazać ogromny dochód
o ponad 9 milionów. Więc przy aktualnych obciążeniach podatkowych USA musiałby z fiskusem podzielić się około 1/3 swojego zarobku, więc nasz podatnik nie chce zostawiać 3 milionów dla Internal Revenue Service. Nasz podatnik poszedł do doradcy podatkowego i postanowił założyć spółkę w Kanadzie. Dlaczego? Dlatego, że Kanada bardzo preferencyjnie będzie traktowała zbycie takich akcji, ale musi najpierw jakoś te akcje przetransferować za granicę. Ma już założoną spółkę w Kanadzie, więc co robi? Na przykład podwyższa kapitał zakładowy takiej spółki, dokonuje transferu swoich akcji jako wkład za podwyższony udział w kapitale zakładowym spółki B. W zamian dostaje oczywiście udziały spółki B. Czyli nasze akcje już w tym momencie zostały bez żadnego podatku przetransferowane za granicę do spółki B. Są w naszym kraju, gdzie chcielibyśmy docelowo zamienić te akcje na gotówkę. I teraz nasza spółka B w Kanadzie, z uwagi na preferencyjne wówczas, jak na tamte czasy, traktowanie dochodu ze sprzedaży posiadanych akcji, uzyskała 10 milionów gotówki, wyzbywając się tych akcji i nie płaci żadnego podatku. Czyli jesteśmy już na tym etapie, że mamy tę gotówkę. Ale ponownie jest problem, w jaki sposób możemy z powrotem ściągnąć te pieniądze do USA. Trzeba założyć jeszcze jedną spółkę, tym razem ponownie w Stanach. Ale kto ją zakłada? Spółka B. I w tym momencie mamy ponownie już znany nam schemat, czyli nasza spółka B wnosi jako wkład do tej spółki już na terytorium Stanów Zjednoczonych gotówkę, to nasze 10 milionów. I w zamian wydaje udziały do naszej spółki kanadyjskiej. Czyli w tym momencie pieniądze są w Stanach, tylko cały czas jest problem, że to spółka kanadyjska całkowicie kontroluje spółkę w Stanach, spółkę Y, nie A. Ale tutaj nie ma większego problemu, dlatego że za chwilę zmienimy sobie tą strukturę posiadania, dojdzie do restrukturyzacji. Przykładowo nasza spółka B zdecyduje, że obniży swój kapitał zakładowy, czyli udziały naszego podatnika A zostaną umorzone. A co wyda w zamian za umorzone udziały? No w zamian za umorzone udziały wyda udziały w spółce Y. Więc w docelowym układzie mamy z powrotem na terytorium Stanów 10 milionów gotówki bez żadnego podatku i mamy podatnika A, który kontroluje 100% udziału w spółce B, nie zapłacił ani dolara podatku od zbycia tych akcji, a ma teraz 10 milionów gotówki. Ta jego spółka Y, która została założona tylko i wyłącznie po to, aby móc przeprowadzić bez opodatkowania zbycie posiadanych akcji, uzyskać gotówkę, będzie jego spółką kieszonkową, tak zwaną pocket company. To był dość prymitywny schemat, ale faktycznie był czas, w którym Kanada była dla obywateli USA prawdziwym rajem podatkowym z uwagi na preferencyjne opodatkowanie dochodów ze zbycia posiadanych akcji, które były wcześniej uprzednio nabyte. Na dzień dzisiejszy oczywiście tego schematu nie da się zastosować, więc nie można teraz na Facebooku ogłaszać się z propozycjami schematów pozwalających uniknąć podatku od zbycia akcji. Natomiast udało się tutaj wykorzystać korzystne przepisy innego państwa, dodatkowo wykorzystując istniejące luki w zakresie naszego prawa krajowego. Żeby nie było tak prosto, oczywiście już od początku wprowadzenia podatków dochodowych każde państwo starało się
maksymalnie uszczelniać swój system podatkowy. Ale wiadomo, że każdy prawodawca będzie zawsze krok do tyłu przed podatnikiem w jego kreatywności. Mało tego, no umówmy się, że istnieje pewna grupa państw, które są tak zwanymi rajami podatkowymi. Najczęściej są to niewielkie państwka, bardzo mała społeczność, brak większego przemysłu, zatrudnienia. W nich na przykład nie opłaca się pobierać podatku, dlatego że koszty utworzenia administracji skarbowej, która miałaby się zajmować wymiarem i poborem podatków, byłyby takie same albo nawet i większe niż potencjalne wpływy podatkowe. W szczególności, że w wielu z tych państw ludność jest bardzo biedna, mało majętna, więc nie ma to większego sensu. Dlatego takie państwa, zamiast tworzyć system podatkowy, który i tak byłby absolutnie niewydolny, zapewniają sobie wpływy budżetowe i jednocześnie zatrudnienie, wydając odpłatnie na przykład licencje na prowadzenie międzynarodowej działalności maklerskiej, działalności bankowej, a w zamian za to zapewniają wysoki stopień dyskrecji, nieograniczoną tajemnicę bankową, maklerską czy finansową, brak jakichkolwiek ograniczeń w obrocie i wymianie walutowej czy handlowej pomiędzy krajami rezydentów naszych banków czy inwestorów, a jednocześnie zapewniając bezpieczeństwo depozytów i stopień tajemnicy, który często nie pozwala nawet rządom tych państw uzyskać jakichkolwiek informacji na temat majątku posiadanego przez posiadacza konta w takim raju podatkowym. Przykładem tego będzie Szwajcaria, gdzie nawet rząd szwajcarski w sprawie karnej nie miał możliwości dowiedzieć się, co znajduje się w danym koncie w Szwajcarii, jakie środki, kto jest jego właścicielem. Była to tajemnica tak daleko rozwinięta, że nawet próba uzyskania informacji na ten temat, przykładowo przez dziennikarza, który chciał przeprowadzić wywiad, mogła już wiązać się z zarzutami karnymi. Oczywiście na dzień dzisiejszy, kiedy już świat staje się coraz mniejszy, a kolejne kryzysy sprawiają, że czołówka gospodarek światowych stara się ograniczyć unikanie opodatkowania i działalność rajów podatkowych, które często wprost i oficjalnie reklamują się na arenie międzynarodowej jako raje podatkowe, żeby wyciągnąć kapitał i inwestorów, zniknęła już nieograniczona tajemnica bankowa i po kryzysie z 2008 roku tajemnica bankowa w Szwajcarii nie jest już nieograniczona i nie tylko rząd szwajcarski, ale również obce państwa mogą uzyskać informacje na temat konta i posiadacza konta w każdym szwajcarskim banku. Dlatego nie ma już możliwości, aby na dzień dzisiejszy uchylać się od opodatkowania poprzez taką najprostszą metodę, jaką jest zwyczajnie ukrywanie swojego majątku, swoich dochodów z wykorzystaniem konta czy w Szwajcarii, czy w Gibraltarze, Seszelach, Wyspach Vanuatu. Bo jeśli kiedyś faktycznie zapewniało nam to dyskrecję i nasz krajowy fiskus nigdy nie dowiedział się o naszych zaskórniakach, na dzień dzisiejszy żadne państwo świata, żaden raj podatkowy nie daje już nam takich możliwości. Ale to wcale nie oznacza, że wciąż nie stosuje się schematów optymalizacyjnych. Mamy przykład całkiem żywy, wciąż stosowany. Mamy podatnika w Polsce. Prowadzi jako osoba fizyczna działalność gospodarczą, uzyskuje z niej stosowne przychody. Ale chciałby więcej zostawić w swojej kieszeni. Nie chce dzielić się z fiskusem. Więc co robi? No, chce wykorzystać pewne możliwości, które daje umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania zawarta przykładowo z Libanem. Więc co robi taki polski podatnik? Zakłada w Libanie spółkę z o.o. Przy czym, co jest ważne, sam nie zasiada w zarządzie. W tym zakresie odpłatnie powierza pełnienie funkcji zarządu tak zwanym nominatom. Są to lokalni, czy prawnicy, czy doradcy, księgowi,
którzy za odpowiednią opłatą oczywiście założą dla nas spółkę, dopełnią wszelkich formalności i dodatkowo będą zasiadać w zarządzie. Zatem będziemy mieli formalnie prawdziwą, lokalną, libańską spółkę z libańskim zarządem. Następnie nasz podatnik założy spółkę osobową. Niech to będzie spółka jawna czy spółka komandytowa, którą założy w Polsce. Tutaj na razie nie mamy nic absolutnie niezwykłego. Zakłada to ze swoją spółką z o.o. w Libanie. Jako swój wkład wnosi prowadzone przedsiębiorstwo. Zatem swój biznes polski przynoszący dochody wnosi do spółki polskiej. Oczywiście biznes jest prowadzony na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Więc mimo, że mamy tutaj wspólnika libańskiego, to powstaje tak zwany zakład podatkowy. Co to oznacza? No, to oznacza, że nasza libańska spółka B będzie musiała rozliczać podatek od dochodów uzyskanych w związku z prowadzeniem zakładu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Ale i na to jest sposób. Mamy przychody i koszty prowadzonej działalności. Więc wszystko, co zarobi nasz podatnik, możemy pokryć odpowiednimi kosztami. Mamy standardowe koszty operacyjne związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, zakup towarów, zakup materiałów, zakup potrzebnych usług. No ale dodatkowo przecież tym zakładem, tym biznesem ktoś musi zarządzać. Więc nasza spółka B, libańska, wyznacza naszego podatnika A jako dyrektora. Jest on dyrektorem zarządzającym tym biznesem prowadzonym w Polsce, ale nie jest członkiem zarządu spółki libańskiej. W związku z tym wynagrodzenie osoby, która zarządza biznesem na terytorium RP, będzie stanowiło koszt podatkowy dla naszego zakładu. Czyli jeżeli będziemy mieli 1 000 000 przychodów uzyskanych z prowadzonego biznesu, 100 tysięcy kosztów o charakterze operacyjnym, to możemy przykładowo postanowić, że nasz pan dyrektor uzyska wynagrodzenie w kwocie na przykład 800 tysięcy złotych albo nawet 900 tysięcy złotych, jeżeli jesteśmy szczególnie hojni. W tym momencie przychody i koszty wzajemnie się zrównają. Wyjdzie na zero, zatem w Polsce nie powstanie podatek do zapłaty. Więc w tym momencie mamy 900 tysięcy złotych wynagrodzenia dla naszego dyrektora. Są to koszty prowadzonej działalności, które będą poniesione przez naszą spółkę B. Więc tym okrężnym obiegiem koszty ponoszone przez spółkę B będą wypłacone podatnikowi A. Czyli poprzez naszą spółkę w Libanie te 900 tysięcy faktycznej górki zostaje wypłacone podatnikowi A z tytułu pełnienia funkcji dyrektora zarządzającego naszym polskim biznesem. I teraz na tym, na czym polega cała magia. Zgodnie z umową dotyczącej unikania opodatkowania zawartą pomiędzy Polską a Libanem, w dużym skrócie, wynagrodzenia dyrektorskie podlegają opodatkowaniu wyłącznie na terytorium Libanu, czyli w kraju siedziby naszej spółki B. Ale zgodnie z krajowym prawem libańskim te wynagrodzenia dyrektorskie nie podlegają opodatkowaniu. Mamy zatem tutaj wspaniałą sytuację, w której nasz podatnik A może bez zapłaty złotówki podatku wyciągnąć cały zysk nie poprzez zwyczajne ukrywanie swojego dochodu, ale poprzez aktywne wykorzystanie istniejącej luki i takie ułożenie swojej sytuacji podatkowej, że przynosi obowiązek do kraju, w którym nie będzie musiał płacić żadnego podatku, czy zapłaci podatek minimalny. W przypadku tych wynagrodzeń dyrektorskich ten podatek jest całkowicie wyłączony.
Mamy zatem idealną sytuację, w której takim prostym schematem nie płacimy żadnego podatku. No ale powiedzmy sobie szczerze, każde państwo cały czas reaguje na właśnie takie luki w podatkach, na spółki, które służą wyciąganiu czy dojeniu wpływów podatkowych z budżetu. Tutaj możecie państwo zobaczyć fragment zwanego raportu Gordona z 1980 roku, gdzie na zlecenie szefa administracji skarbowej USA, komisarza IRS, postanowiono dokładnie zweryfikować, w jaki sposób zagraniczne spółki wykorzystywane są do agresywnej optymalizacji podatkowej. Tak jak mówiłem, po każdym kryzysie, to akurat był efekt kryzysu naftowego z lat 70., uchylenie tajemnicy bankowej szwajcarskiej był efekt kryzysu z roku 2008. Teraz, po kryzysie koronawirusa, możemy się spodziewać kolejnej fali zaciśniania się pętli wokół rajów podatkowych. Te luki są na bieżąco łatane. Ale fakt załatania takiej luki wcale nie oznacza, że taki podatnik pozostaje bezbronny. Mamy tutaj dość dobry przykład funduszu inwestycyjnego zamkniętego, tak zwany FIS. One były masowo wykorzystywane dlatego, że dość długo wszelkie dochody uzyskiwane przez taki fundusz były zwolnione z opodatkowania. Nieważne jakie było źródło, z czego wynikały te dochody, taki fundusz całą kasę, którą uzyskał, trzymał bez żadnego podatku, więc wygrywał z każdą spółką czy każdą inną formą prowadzenia działalności. Dlatego chętnie tworzono struktury, w których taki właśnie fundusz inwestycyjny stał na czele, mając udziały, posiadając kilka spółek, które prowadziły faktyczną działalność operacyjną. I tutaj mamy klasyczny przykład, powiedzmy, nieruchomości komercyjnej, wynajem budynku, mamy biurowiec, w którym wynajmujemy biura. Mamy tutaj spółkę komandytową, jest to tak zwany podmiot transparentny podatkowo. Co to oznacza? Podmiot transparentny podatkowo jest pewną jednostką organizacyjną, która sama w sobie nie jest podatnikiem. Bo podmiotem nietransparentnym będzie spółka z o.o., która sama w sobie jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. I potem wypłata zysku z takiej spółki będzie ponownie opodatkowana na poziomie wspólników. W przypadku spółki komandytowej ona nie jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, ale bezpośrednio jej wspólnicy są podatnikami. Więc można powiedzieć, że obowiązek podatkowy nam przez tę spółkę przechodzi na wylot. Jest to wspaniałe, kiedy chcemy wykorzystać właśnie spółki zagraniczne, bo wtedy podatnikami będą bezpośrednio właśnie nasze spółki zagraniczne. I tutaj mamy wspaniale wykorzystaną spółkę w Luksemburgu, która na dzień dzisiejszy jest jednym z popularniejszych rajów podatkowych. Więc spółka w Luksemburgu jako wspólnik spółki osobowej otrzymuje również przychód wynikający z tej działalności operacyjnej wynajmu budynku. Ale nasza spółka w Luksemburgu też jest transparentna podatkowo. Więc wszystkie kwoty, obowiązki podatkowe idą na przestrzał również przez nią, ostatecznie kończąc się na funduszu inwestycyjnym zamkniętym. Ale nasz fundusz inwestycyjny również nie płacił podatku, ale tylko do końca 2016 roku. Oczywiście dostrzeżono, że fundusze inwestycyjne są nadużywane właśnie po to, aby uniknąć płacenia podatku i zastępują często spółki z o.o. Więc określone przychody uzyskiwane przez fundusz, jak na przykład właśnie tego typu wprost zwykłej działalności operacyjnej i biznesowej, przestały korzystać z opodatkowania. Ale nasi podatnicy wcale nie załamali rąk, wzięli się do pracy, postanowili stworzyć nową strukturę, która będzie mogła dopasować się do istniejących przepisów. Więc co się stało?
Nasz fundusz inwestycyjny nie chciał już dostawać przychodów z działalności spółki luksemburskiej otrzymywanych przez spółkę komandytową. Więc powołał spółkę celową, która była podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Możemy pomyśleć, że to jest bez sensu, bo nie chcemy przecież, żeby na szczycie struktury stała spółka, która będzie musiała płacić podatek. Jaki tu jest sens? Już tłumaczę. Powołujemy spółkę, no ale ta spółka miałaby przejąć własność tej spółki luksemburskiej, właściwie całej tej struktury, ale nie ma przecież pieniędzy. Nie wyczarujemy tak znikąd kwoty na zakup. Więc nasz fundusz obejmie obligacje wyemitowane przez naszą spółkę celową. Więc obligacje będą tutaj pewną formą pożyczki. Więc nasza spółka emitując obligacje, obejmującemu obligacje obejmuje, że wykupi je za 3, 4, 5 lat z możliwością przedłużenia czasu wykupu oraz zapłaci odpowiednie odsetki, oprocentowanie tych obligacji. Otrzymała za wydane obligacje gotówkę i za tą gotówkę nabyła udziały, właściwie ogół praw i obowiązków wspólnika spółki luksemburskiej. Ponieważ zbycie udziałów na poziomie funduszu inwestycyjnego nie spowodowało w tym przypadku powstania przychodu, podlegało na podstawie przepisu szczególnego zwolnieniu, mieliśmy bez większych problemów przetransferowaną naszą spółkę celową jako nowego właściciela struktury przychodów. No tylko dobrze, teraz przecież nasza spółka celowa jest podatnikiem podatku dochodowego. I co zrobimy z tą górką, z tym zyskiem, który generuje ta działalność operacyjna? Mamy przecież odsetki od naszych obligacji. Możemy dowolnie ustalić, w granicach oczywiście pewnego rozsądku rynkowego, jaką wysokość tych odsetek ustawimy. I w tym momencie możemy co roku ustalić odsetki na poziomie 10, 15, 18, 20% w zależności od kwoty i ryzyka operacji, które będą płatne do funduszu inwestycyjnego, czyli nasz zysk transferujemy do funduszu inwestycyjnego w formie płatności odsetek od obligacji, a te odsetki otrzymywane przez fundusz inwestycyjny, pomimo zmiany przepisów na mocy nowych, są zwolnione z opodatkowania. Więc taką prostą strukturą, restrukturyzacją naszej dotychczasowej struktury optymalizacyjnej w dalszym ciągu unikamy płacenia podatku. Czy mamy jakieś pytania od publiczności? Liban i Malta mają właściwie identycznie sformułowane umowy w zakresie unikania podwójnego opodatkowania, więc Malta i Liban będą działały podobnie. To już pytanie, czy ktoś woli mieć spółkę w Libanie, czy spółkę na Malcie. Przede wszystkim system podatkowy nie jest stworzony tylko i wyłącznie po to, aby zapewniać wpływy do budżetu. Wpływy budżetowe to jest tylko jedno z zadań, ale przede wszystkim ma też zapewnić jakąś redystrybucję tych dochodów. Ma stymulować rozwój gospodarczy i ma też wspierać nowe inwestycje. Więc gdybyśmy oczywiście mieli tylko i wyłącznie zadanie ściągania z podatników każdej złotówki, system byłby szczelny, ale system ma nie tylko zabierać, ale też wspierać, ułatwiać. I te ułatwienia są często wykorzystywane w celach innych niż faktyczna działalność inwestycyjna czy rozwój. Stopień ryzyka optymalizacji zależy od tego, na ile za naszym działaniem stoją jakiekolwiek przesłanki ekonomiczne. Świat coraz bardziej, mówiłem, staje się coraz mniejszy. Przepisy
stają się coraz bardziej surowe. Można powiedzieć, że nie tylko polskie prawo, ale też już prawo międzynarodowe, klauzulami stoi. Więc tak naprawdę nasz slalom podatkowy zawiera coraz więcej przeszkód. Natomiast pamiętajmy, że jeżeli istnieją jakiekolwiek przesłanki inne niż tylko podatkowe, nasza optymalizacja nie musi stanowić absolutnego ryzyka. Czasami też dokonujemy optymalizacji jako skalkulowane ryzyko, czyli wiemy, że osiągniemy duże korzyści, ale jesteśmy gotowi, że jeżeli nasza transakcja zostanie rzetelnie zbadana, to prawdopodobnie dostaniemy znaczny domiar naszego podatku. Niektórzy są na to gotowi. Niektórzy liczą, że taka weryfikacja nigdy nie nastąpi i przejdą z dość dużym zyskiem do kolejnych lat podatkowych. Mamy jeszcze kilka minut. Pytanie, czy będziemy jeszcze dalsze pytania? Proszę też pamiętać, że optymalizacja podatkowa to nie jest wcale nowy pomysł, ale na dobrą sprawę optymalizacja podatkowa istnieje tak długo jak podatki. Już za czasów Republiki Rzymu stosowano przywileje podatkowe. O, widzę, pojawiło się pytanie. Split payment, a unikanie opodatkowania. To dość obszerne pytanie. Split payment siłą rzeczy służy właśnie zapobiegnięciu unikaniu opodatkowania, natomiast tutaj mamy do czynienia z unikaniem wyłudzeń. Split payment nastawiony jest przede wszystkim nie na stricte unikanie opodatkowania i szukanie luk systemowych, ale już na zapobieganie działalności przestępczej. On nie ma zapobiec temu, żebyśmy my stosowali te nasze loopholes, nasze luki prawne w systemie, ale ma zapobiec kradzieży wpływów podatkowych, ma zapobiec twardym oszustwom. Więc akurat sam split payment nie będzie służył jako środek zapobiegający optymalizacji, ale jest to typowy środek zapobiegający działalności przestępczej. Widzę, że mamy już końcówkę czasu. Za chwilę będziemy kończyć, więc jeśli nie ma już żadnych więcej pytań, to ja dzisiaj Państwu serdecznie podziękuję. A jeżeli po dzisiejszym spotkaniu macie Państwo dalej niedosyt dotyczący wiedzy na temat optymalizacji podatkowej albo jakichkolwiek innych obszarów związanych z podatkami, jako opiekun studiów serdecznie zapraszam Państwa do wzięcia udziału w rekrutacji na studia podyplomowe i wtedy możemy się spotkać od października. Mogę Państwu opowiedzieć o podatkach dużo więcej i będziemy mieli na tych studiach znacznie więcej czasu, a wtedy odpowiem na wszystkie pytania. Dziękuję Państwu, serdecznie zapraszam i mam nadzieję do zobaczenia.